Skąd przygoda z cegielniami? Cegielnie w Kraśniku to nie jest nowinka. Źródła jakieś historyczne mówią, że już w średniowieczu tam wyrabiano z gliny różnego rodzaju cegły, suszono to, wypalano w stosie. Takie prymitywne metody były kiedyś. Natomiast pierwsze cegielnie z prawdziwego zdarzenia to były okolice I wojny światowej. To były cegielnie państwa Osiniaków, Tokarzewskich w Kraśniku. Na tamte czasy bardzo nowoczesne. To były piece Hoffmana, które do tej pory zresztą też pracują. I te cegielnie, z tych cegielni materiał służył do budowy między innymi fabryki i łożysk. To teraz Tocznych, a kiedyś to była Kulkownia, kiedyś to była jeszcze fabryka amunicji na Budzyniu. To był pierwszy styk. W liceum spotkałem się z cegielniami w taki dosyć prosty sposób, pracując w nich w czasie wakacji, chcąc sobie trochę dorobić. Ciężka praca była, bardzo ciężka, no ale ponieważ byłem zdrowy, silny, to jakoś tam wytrzymałem to. To był pierwszy styk. Następny to już rodzinny. Ojciec mój, który miał naturę biznesmena, ale na tamte czasy to nie było zbyt dobrze widziane i bał się różnych zawodów i różnych przedsięwzięć, między innymi właśnie na ziemiach zachodnich kopalnia kamienia, drewno, tartaki. Przywoził to wszystko stamtąd na Lublelskie, z Lublelskiego żywność w tamtą stronę, no i tak działał przez kilka lat. Miał tą duszę taką ryzykanta, umiał ryzykować i na dzisiejszy czas mógłbym go nazwać bardzo zdolnym biznesmenem. W latach 70. w ogóle w kraju, ale też i na Lubelszczyźnie, wykorzystując te złoża lesu, które są wyjątkowo duże, bogate, i można powiedzieć, że to jest taki ewenement na skalę europejską, w jednym miejscu tak zlokalizowany, tyle metrów mniejszości, dopuszczono przez władzę, to były czasy Gierka, dopuszczono zakładanie takich zespołów do produkcji cegły. One miały w założeniu wybudować wieś, w ogóle lubelską, kraśnicką, i tak się też stało, z tym, że tam były takie obostrzenia, to trzeba było zakładać razem z rolnikami, którzy sąsiadowali, powiedzmy, z tym zakładem pracy. No więc to były trochę takie sztuczności, ale do pokonania. I tych zespołów cegielnianych, czyli w założeniu takich małych cegielni, powstało w tamtym czasie w powiecie kraśnickim około 80. W tamtych latach. I ta wieś kraśnicka naprawdę się wybudowała, nie tylko kraśnicka, lubelska w ogóle. Potem były kościoły, potem były inne inwestycje, tak to trwało. Ojciec mój założył jedną cegielnię w 72, ale po kilku latach rozstali się ze wspólnikami z różnych przyczyn. W 76 uruchomił tą cegielnię, która do tej pory jest w rodzinie. Produkował cegłę podstawową, taką standardową, nazywamy ją, czyli o wymiarze 25 na 12 na 6,5. W sposób bardzo taki prosty. To była ewidentna manufaktura, ręczna robota, ręczne dowożenie materiału, ręczna produkcja w formach. No dosyć taka prosta i nieskomplikowana. Skomplikowany był wypał, który wtedy był właśnie w piecach Hoffmana i o wymuszonym obiegu, to wymagało jakiegoś doświadczenia i umiejętności. Tak jak mówiłem, ojciec w 85 roku, jak to mówię, wezwał mnie z kontraktu z Iraku. Szczerze mówiąc, miałem takie opory, bo mając już rodzinę, dwójkę dzieci, siedzę tutaj w Lublinie,
To był czas, gdzie się wyżywałem jako inżynier, prowadząc ten kontrakt, jeden i drugi. Od lat 79 do 85 praktycznie byłem poza domem. Bardzo dobrze zarabiałem, nie ukrywam. Pensja, tak do zorientowania, pensja miesięczna inżyniera w przemysłowce to było w granicach 25-30 dolarów w przeliczniku, a ja na kontrakcie, jako szef kontraktu, zarabiałem 700-800 dolarów. To były ogromne pieniądze. Pozwoliły mi odbudować się, całą rodzinę, skończyłem budowę domu, wyposażyłem, no i dało mi jakąś taką bazę odskocznie na wiele lat do przodu. Ale wracając do sedna sprawy, wyzwany przez ojca nie dyskutowałem. Po prostu no, tak byłem wychowany. Była potrzeba zastąpienia, mimo że to ekonomicznie mi się nie opłacało, przejąłem to. Po kilku latach zorientowałem się, że produkcja tylko tej cegły no, nie da mi utrzymania na dalsze lata. Kurczą się rynki zbytu przez to, że się wieś odbudowała. Po drugie, skończyła się budowa w 90-tych latach kościołów na Lubelszczyźnie. Po trzecie, zaczęły wchodzić wskutek otwarcia granic inne materiały zastępcze, inne technologie. Bardzo agresywnie. I wtedy ta nasza cegła została wypielana. Coraz bardziej, coraz więcej cegielni kończyło działalność wskutek różnych tam przyczyn, ale przede wszystkim wskutek braku rynku zbytu.